trochę w zawieszeniu. W połowie listopada opływa ostateczny termin złożenia budżetu do Rady Miasta, a nadal premier nie wyznaczył komisarza. Prezydent Tychów w ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora. Sytuacja dotyczy nie tylko Tychów, ale także kilkunastu innych jednostek samorządowych. Ciągłość działań urzędu zapewnia sekretarz miasta. Nie ma jednak uprawnień do realizacji części zadań. Na razie nie ma komisarza, ale jest kandydat na prezydenta. Andrzej Dziuba poparł Macieja Gramatyka w przyszłych wyborach samorządowych. Paweł Jędrusik. Maciej Gramatyka do tej pory był zastępcą Andrzeja Dziuby. Wraz z objęciem mandatu senatora przez prezydenta stracił swoje stanowisko. Wie już, na co położyć nacisk, gdyby udało mu się wygrać wybory. Przyszłość to oczywiście kontynuacja dobrych pomysłów, tych rozpoczętych przez Andrzeja Dziubę, gdy był prezydentem, ale też nowe wyzwania, bo jesteśmy świadkami po pierwsze transformacji energetycznej, która wynika z transformacji przemysłowej. Nowe pieniądze z Unii Europejskiej, nowa perspektywa finansowa też stawia przed nami pewne wyzwania, w jaką stronę powinno rozwijać się miasto. A z drugiej strony to problemy demograficzne, z którymi zmagają się nasze miasta. Tymczasem Tychy zmagają się teraz z innym problemem. Do tej pory premier Mateusz Morawiecki nie wyznaczył komisarza, który mógłby rządzić miastem, a czas goni. Czas gra rolę rzeczywiście, akurat jeśli chodzi o listopad, najbardziej z tego względu, że do 15 listopada mamy obowiązek przedłożyć do Rady Miasta projekt budżetu na przyszły rok. Taki projekt budżetu praktycznie mamy już sfinalizowany, tylko czekamy na ten podpis, który mógłby umożliwić nam przekazanie tego dokumentu właśnie Radzie Miasta. Według nieoficjalnych informacji komisarz w Tychach powinien pojawić się jeszcze dzisiaj lub w piątek. Na razie jednak nie jest to potwierdzone.